Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem w tym wydaniu jest pan minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Witam, szczęść Boże. Witam, szczęść Boże, witam wszystkich. Panie ministrze, pan jest odpowiedzialny za sprawy ekonomiczne w rządzie i będziemy dzisiaj o tych sprawach ekonomicznych głównie rozmawiać. Spodziewał się pan, że w związku z podatkiem od sprzedaży detalicznej albo inni mówią od supermarketów, będzie taki protest, taki duży protest? Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, jak rozpoczynaliśmy pracę nad tym projektem. To rozpoczęliśmy od konsultacji. 8 stycznia zaprosiliśmy wiele przedsiębiorców do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oni tam zgłosili swoje postulaty, między innymi wtedy też zapadła decyzja, że odchodzimy od kryterium powierzchni, że przechodzimy na sposób progresywnego naliczania podatku i tak dalej. Natomiast później jednak chęć uszczelniania takiego bardzo dokładnego tego podatku spowodowała, że jednak w tym uszczelnianiu posunęliśmy no się i właśnie trochę za daleko. Uszczelnianie było tak silne, że mogło to zadusić albo przydusić tysiące polskich przedsiębiorców. Dzisiaj przyszli ci przedsiębiorcy, handlowcy, właściciele sklepów dużych, małych i średnich przed Sejm. No i między innymi handlowcy oczekują jednej, właściwie kilku rzeczy, prostych rzeczy. Mianowicie zwłaszcza ci, którzy są skupieni w tych sieciach, bo ci właściciele sklepów rodzinnych, małych sklepów spożywczych, aby przetrwać przed konkurencją, uchronić się przed tą siłą, jaką stanowiły supermarkety, zrzeszały się te sklepy w sieci. I w tej chwili, w tym projekcie, który przygotowało Ministerstwo Finansów, znalazł się zapis, że między innymi w tych sieciach, te sieci będą płacić podatek od całości obrotów, czyli z tych poszczególnych sklepów będą sumowane obroty i będzie od tego podatek płacony, a tak naprawdę te sklepy są oddzielnymi podmiotami, mają oddzielne NIP-y. Panie ministrze, co zostanie zmienione? Czy oni rzeczywiście będą płacić podatek taki jak supermarkety, bo jak się sumuje obroty tych wszystkich sklepów, no to wychodzi duża stawka. No stawka by była duża i to jest problem, który był spowodowany taką definicją franczyzy, czyli sieci franczyzowej, która była określona w tej ustawie jako rozpoznanie po znaku towarowym. Na przykład znak z połem potraktowany został jako jednakowy znak, czy znak lewiatan jako znak dla wszystkich sklepów. I w tym momencie nie było to naszą intencją tak naprawdę, więc będzie modyfikacja tego zapisu, czyli trochę definiowanie tej sieci franczyzowej na zasadzie takiej, że owszem, znak towarowy będzie takim znakiem łączącym, ale nie tylko, jak sam znak towarowy to jeszcze nie łączy w sieć, dopiero trzeba, żeby były powiązania kapitałowe, żeby ten duży właściciel był współwłaścicielem tych małych sklepów. To jest nam potrzebne po to, bo jakby tego zapisu w ogóle nie było, to mogłoby to oznaczać, na przykład Biedronka dzieli się na każdy sklep oddzielnie i wtedy mówimy, że no, mamy sieć Biedronek i byśmy w ogóle tego podatku nie mieli. Więc taki zapis o tym franczyzie, o znaku był potrzebny, bo inaczej to by w ogóle nie było podatku. Tylko że dopisaliśmy, czy tam dopiszemy, bo to jest dopiero deklaracja, która była uzgodniona zarówno wczoraj, jak i dzisiaj w rozmowie z protestującymi zadeklarowałem, że jednak powiązanie kapitałowe będzie istotne. Jeśli ten właściciel, ta duża firma jest współwłaścicielem tych małych sklepów, to wtedy ta franczyza podlega sumowaniu. Ale w polskich warunkach te takie typowe sieci franczyzowe typu Lewiatan, Społem i tak dalej, to tak nie jest. To są zupełnie oddzielne byty ekonomiczne i tutaj one będą liczane, ich podatek będzie liczony oddzielnie, czyli de facto w ogóle nie będą płacić podatku, bo przy tych małych to no tak, kwota czyli wolna spowoduje, że nie osiągną nawet tego pierwszego progu podatkowego. Czyli jakby naliczanie podatku będzie od przedsiębiorstw, które mają konkretny NIP, prawda? No bo to jakby identyfikuje przedsiębiorcę. Tak, tak. Czyli tutaj nie będzie tego łączenia, że sam znak powoduje łączenie. No i też wiele kontrowersji wywołał ten podatek właściwie sobotnio-niedzielny, weekendowy, niektórzy mówią. To znaczy, że według Państwa projektu było tak, jest tak, bo ten projekt nadal
jest, obowiązuje, jest na, jakby na warsztacie ministerialnym. W tej chwili jest tak, że w soboty i w niedzielę będzie wyższa stawka, to jest 1,9%. Zmieni się to? Tak, zmieni się. Na pewno zmieni się sobota, to znaczy sobotę wyrzucamy z tej specjalnej stawki, czyli sobota będzie traktowana jak każdy roboczy dzień tygodnia. Natomiast co do niedzieli, to tutaj zachowujemy ostrożność i pole do negocjacji, bo nawet i znaczna część właścicieli naszych sklepów uznaje, że dlaczegoż nie, niedziela może być opodatkowana wyżej, może to nawet zniechęcać niektórych do zakupów czy do zamykania. No, to też jest argument dobry, więc przy niedzieli prawdopodobnie zostaniemy, ale nie chcę tutaj absolutnie zapewniać, dlatego, państwo, że jak ten projekt powstanie w tej nowej wersji po 18 lutego, dlatego że został skierowany na Radę Dialogu Społecznego i dopiero wtedy ta opinia z Rady Dialogu Społecznego będzie, więc ten projekt w nowej wersji, jak zostanie już wykonany, to wtedy chcemy go też pokazać przedsiębiorcom, nie pokazując go mediom, nie pokazując go na zewnątrz, tylko skonsultować najpierw i dopiero wtedy pokazać. I wtedy jeszcze podyskutujemy o tej niedzieli. A czy jest możliwe, że te progi podatkowe będą podniesione, czyli jakby te sumy, od którego podatek będzie większy, będą zwiększone? Tutaj pracodawcy postulują, żeby to od małych przedsiębiorstw było do 10 milionów euro, średnich 50 milionów euro. Żeby te stawki były większe, czy państwo rozważają zwiększenie, podniesienie tych progów? Tak, to znaczy są teraz dwa warianty tak naprawdę rozważane i to nie ze względu na wnioski przedsiębiorców, tylko niestety ze względu na już skierowane do nas pismo Komisji Europejskiej. Niestety znaleźli się życzliwi, którzy już donieśli do Komisji Europejskiej, chociaż tak naprawdę nie ma jeszcze projektu. I już Komisja Europejska żąda wyjaśnień, więc nie wiem, czy nie będziemy zmuszeni do tego, aby zrobić podatek liniowy, a więc nie mała stawka, później większa, większa i największa, tylko liniowy. Więc wtedy, jeśli byśmy byli zmuszeni robić podatek liniowy, to ten pierwszy próg, czyli kwota wolna, musiała być na tyle duża, żeby omijała absolutnie te wszystkie małe firmy. Ale staje się, jakby prawo unijne nie dotyczy prawa podatkowego. No. To jest obszar wyłączony. Tak, ale w wyjaśnieniach, jakie żąda Komisja Europejska, uznaje, że może to być nierówne traktowanie konkurencji, więc różnie to się może zdarzyć. Węgrzy niestety mieli ten przypadek, że musieli się w pewnym momencie wycofać, więc tutaj ta rzecz jest bardzo delikatna i musimy to tak robić, żeby podatek nałożyć tam, gdzie trzeba, a jednak nie zostało to zakwestionowane. To jest co innego, jak w przypadku od osób fizycznych, kiedy są te stopnie, tak? Tak, to zupełnie co innego, chociaż właściwie można powiedzieć, no powinna być analogia. Okazuje się, że tej analogii nie chcą. Zresztą w ogóle podatek tego typu, czyli CIT, nie jest podatkiem harmonizowanym i ja w ogóle dziwię się, że Unia Europejska się wtrąca w to, no ale niestety jesteśmy pod szczególnym nadzorem Komisji Europejskiej w tym roku, więc na pewno niczego tu nam nie przepuszczą. No tak, ale właśnie, panie ministrze, bo skąd się ten projekt, który jest teraz tak krytykowany, wziął? Bo pomysł był przed kampanii wyborczej dość dobry. Zresztą chwalili to też i przedsiębiorcy, że jest to szansa na wyrównanie szans, wyrównanie konkurencji, bo jednak te supermarkety, duże sieci zagraniczne nie płaciły podatku albo płaciły go minimalnie, unikały na różne sposoby, wyprowadzały pieniądze, stąd więc wielu przedsiębiorców było poirytowanych taką sytuacją. No i tu nagle są te protesty. Czy gdzieś jakiś urzędnik zawinił, czy ktoś nie dopatrzył? Jak pan to interpretuje? Bo jeszcze przytoczę cytat profesora Modzelewskiego. Zapewne pan ten cytat zna, ale mówi, że ten projekt, który jest w tej chwili w pracach międzyrządowych, nie ma nic wspólnego nie tylko z projektem, który Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło lojalnie wyborczym, ale to jest, mówi, to jest swoim wyborcom, prawda? To nie ma nic wspólnego z tym, co Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło w kampanii wyborczej. Znaczy on się zmienił o tyle, że po pierwsze odeszliśmy od kryterium powierzchni, ale to było jak gdyby na życzenie
naszych przedsiębiorców. To w konsultacjach 8 stycznia przedsiębiorcy oczekiwali, żebyśmy od kryterium powierzchni odeszli, bo tam był zapis, że 250 metrów kwadratowych jest tą granicą, kiedy podatek jest odprowadzany. Więc mnóstwo okazało się, no, choćby sklepów meblarskich i tak dalej, że nie o tak dużych obrotach, a powierzchnia, te 250 czy nawet 400 niektórzy proponowali, była, okazuje się, za mała. Więc sami przedsiębiorcy to zaproponowali, żeśmy posłuchali. Natomiast no, dalsze jak gdyby te pomysły na opodatkowanie, oczywiście i proponowali podatek progresywny, też to przedsiębiorcy proponowali. Tak naprawdę największe emocje wzbudziła no, to powiązanie franczyzowe, takie bardzo szerokie, obejmujące wszystkich. Bo gdyby nie ten zapis, który tak szeroko wszystkich obejmował, to tak naprawdę ten projekt nie byłby taki najgorszy, bo on przewidywał i realizował te wszystkie postulaty. No oczywiście Ministerstwo Finansów jeszcze pomyślało o handlu weekendowym, myśląc, że no, w weekendy to tak najwięcej ludzi robi zakupy w tych wielkich sieciach sklepów, więc akurat tam są duże obroty, więc tam może nałóżmy większą stawkę. I stąd to wyróżnienie. No, takie pomysły zapadły w Ministerstwie Finansów. Okazuje się, że nie wszystkie idealne, ale jeśli to naprawimy, to ten cel wyrównania konkurencji, o której pan redaktor mówił, też chcemy osiągnąć. A panie ministrze, czy państwo zdążą przed 1 kwietnia? Bo 1 kwietnia wchodzi w życie, ma wejść w życie ustawa 500+, a ten podatek od sprzedaży detalicznej miał być jednym ze źródeł finansowania tego świadczenia dla rodzin. No tak, ale to nie jest tak idealnie, że z tego podatku się idealnie finansuje. Budżet jest skonstruowany tak, że to są dochody, a tu są wydatki, więc czy to będzie 1 kwietnia, czy to będzie 1 maja, to oczywiście nie ma wielkiego znaczenia. Podatek od sklepów my szacujemy na 2 miliardy, a wydatek na dzieci to jest 17 miliardów, czyli to i tak jest niewielki ułamek w tych potrzebach. A czy po tych zmianach, które państwo proponują wprowadzić i przewidują wprowadzić, czy uda się zebrać te 2 miliardy? To teraz zależy od tego, jaką stawkę ustalimy i kwotę wolną. Tak naprawdę, chcąc uzyskać cel fiskalny, można by powiedzieć tak, no mając pewne parametry obrotów sklepów, no to można kwotę tą, którą chcemy uzyskać, podzielić i wyjdzie nam stawka procentowa, którą chcemy osiągnąć, więc zawsze można tak zmodyfikować progi, stawki, że cel fiskalny się osiągnie, ale nawet gdybyśmy nie osiągnęli pełnych 2 miliardów, a wyrównali znacznie konkurencję między małymi a dużymi, co jest dla mnie bardzo istotnym celem, to też nic się nie stanie. Mam nadzieję, że podatek VAT będzie więcej ściągalny niż na przykład w ubiegłym roku, a zaplanowany jest na poziomie ubiegłorocznym. Czyli myślę, że tu jest duży margines bezpieczeństwa dla budżetu. A właśnie w jaki sposób państwo zamierzają w najbliższym czasie uszczelnić ten podatek VAT, ściągalność podatku, system podatku VAT i zwiększyć ściągalność tego podatku? No przede wszystkim chcemy uniknąć i wychwycić te firmy, które tak naprawdę są firmami czysto przestępczymi, czyli powołane są po to, żeby wyłudzać podatek VAT, a więc rejestracja firm pod bardzo szybką kontrolą, zwroty VAT-u, szczególnie duże kwoty, bo ja nie mówię tutaj o małych kwotach i małych przedsiębiorcach, tych lokalnych, bo oni nam nigdzie nie uciekają, tylko te firmy, takie wydmuszki, więc te zwroty VAT-u kontrolowane, zanim nastąpi zwrot. Z kolei też bardzo szybkie naliczanie VAT-u od importowanych towarów, bo eksport jest z VAT-u zwolniony, czyli stawka zero, ale od importu powinno się pobierać. I ten czas jest bardzo długi w tej chwili, że ten importowany towar, zanim zostanie składka VAT naliczona, to on już czasami bywa sprzedany, nie ma firmy, która importowała. Kolejna rzecz to są na przykład uszczelnienie paliw. W tej chwili bardzo dużo rzeczy dzieje się w szarej strefie, jeśli chodzi o handel paliwami. Tu jest i VAT, i akcyza, a więc tutaj są też ogromne straty. Przecież w tej chwili okazuje się, że mniej spalamy paliw niż kilka lat temu, co jest oczywiście nieprawdopodobne, bo przecież przybyło samochodów, a to oznacza, że ta szara strefa jest duża, więc kilka tych rzeczy, które planujemy dokonać. Oczywiście docelowo elektroniczny rejestr faktur po to, żeby widzieć na bieżąco
gdzie są podejrzane transakcje. A jaka Pana zdaniem jest perspektywa uruchomienia tego elektronicznego rejestru faktur? No, chcielibyśmy, żeby to uruchomienie nastąpiło w tym roku i żeby on tak już w pełnym zakresie zaczął działać w roku przyszłym. Ministerstwo nad tym pracuje. Nie potrafię powiedzieć teraz precyzyjnie, na ile te prace są zaawansowane, ale deklaracje są takie, że powinno to ruszyć w tym roku. A panie ministrze, a jak będzie z uszczelnieniem CIT-u? Komisja Europejska jeszcze w zeszłym roku podała, że do polskiego budżetu nie wpływa 46 miliardów euro z tytułu niezapłaconego podatku od działalności gospodarczej, czyli CIT-u. No tak, to jest właśnie między innymi był jeden z powodów, dla których wprowadzaliśmy podatek obrotowy od handlu, bo się okazało, że te zagraniczne sieci handlowe nie miały zysku, czyli wyprowadzały te zyski za granicę i nie płaciły CIT-u w Polsce. Jeśli chodzi o wystawiając takie faktury, no czasami za doradztwo, za marketing, za półkowe, za jakieś tam inne rzeczy, tutaj chcemy wprowadzić ustawę, która będzie przeciwdziałać opodatkowaniu, czyli da narzędzie Urzędowi Skarbowemu, że jeśli okaże się, że faktura jest całkowicie sztuczna czy fikcyjna, no bo jak można potraktować inaczej fakturę za doradztwo marketingowe w wysokości 100 milionów złotych. No jest to absolutnie, widać bardzo wyraźnie, że jest to sztucznie stworzona faktura po to, żeby zwiększyć koszty. I takie faktury będzie Urząd Skarbowy miał prawo kwestionować. Czyli jeśli Urząd Skarbowy uzna, że koszt powstał tylko po to, żeby uniknąć opodatkowania, to tą fakturę będzie mógł Urząd Skarbowy z kosztów wyrzucić. Ten zapis już jest w rządzie, on niedługo trafi do Sejmu. Więc tak, ale to da narzędzie. Skoro to są tak duże pieniądze, no to przedsiębiorstwo, czy firma, czy koncern zagraniczny, no będzie próbował jakoś mimo wszystko to w koszty wrzucić i będzie się odwoływał, więc to może no, być takie wciągnięcie jakby Urzędu Skarbowego w jakieś procedury. Może się odwoływać, tak, ale ta ustawa przewiduje też taką radę podatkową, która będzie rozstrzygać i interpretować i będzie minister finansów miał jedną interpretację, a nie tak jak teraz jest rozproszona interpretacja po wielu izbach skarbowych. Oczywiście odwoływać się każdy może, bo to jest prawo, natomiast nastąpi naliczenie podatku, ściągnięcie podatku i później ewentualna dyskusja czy odwoływanie. Oczywiście jest każdego uprawnieniem i tutaj mam nadzieję, że te urzędy skarbowe będą na tyle przygotowane, że te odwołania będą bezskuteczne. No, może się oczywiście błąd urzędnika zdarzyć i odwołanie będzie skuteczne, to wtedy Urząd Skarbowy zwróci pobrany podatek. A panie ministrze, czy na przykład jakąś pomocą dla polskiego rządu będą działania Komisji Europejskiej, która właśnie podejmuje też inicjatywę, działania zmierzające do ograniczenia tego procederu, wyprowadzania pieniędzy z poszczególnych gospodarek i płacenia podatków tam, gdzie one są najniższe lub właśnie też sztuczne generowanie kosztów. No tak, Komisja Europejska próbuje podejmować te działania i oczywiście dobrze, bo wtedy łatwiej i Polsce działać, bo jeśli taka sytuacja była jak do tej pory, że były dochody wyprowadzone na przykład do Luksemburga, już ten słynny przykład, no to wtedy bardzo trudno jest walczyć. Mamy jednak swobodny przepływ towarów, środków finansowych w Unii Europejskiej, więc trudno jest wyłapywać wszystkie rzeczy, więc każde systemowe uporządkowanie tego systemu podatkowego w całej Unii Europejskiej, tej wspólnym rynku, na pewno będzie bardzo pomocne. Panie ministrze, dzisiaj Sejm przyjął ustawę o świadczeniach dla rodzin, to słynne 500+. Ustawa już trafiła do Senatu. Pana zdaniem, czy będą jakieś poprawki, czy rząd będzie próbował jakieś poprawki wprowadzić na tym etapie, czyli tym senackim etapie procesu legislacyjnego? No, sądzę, że nie, dlatego że te poprawki takie techniczne niektóre były wprowadzone w czasie prac sejmowych, więc myślę, że teraz to już przejdzie bez poprawek, ale oczywiście nie mogę wykluczyć, że legislatorzy senaccy zauważą jakieś drobne usterki legislacyjne czy jakieś inne, ale nie przewidujemy, żeby były poprawki istotne, merytoryczne wprowadzane. Czyli rozumiem, że dzisiaj kolejny krok do tego, aby od 1 kwietnia ustawa 500+ weszła w życie i być może już od kwietnia część rodzin otrzymała to wsparcie. To będzie zależało od sprawności samorządów. Liczymy to oczywiście na dużą sprawność samorządów, wszak to pieniądze dla ich mieszkańców. Więc te samorządy. Nie obawia się pan, że
No, samorządy to są instytucje polityczne. Nie obawia się pan, że część samorządów, która jest zarządzana przez opozycję wobec Prawa i Sprawiedliwości, będzie utrudniała, będzie blokowała wypłatę tych pieniędzy? Może być taka sytuacja. Nawet dyskutując i jak były robione konsultacje z samorządami, to były takie głosy, że im to wszystko przeszkadza, że oni tego nie mogą, że za mało pieniędzy. Ale ja tylko oceniam tak, że jeśli jeden samorząd wypłaci w kwietniu, to ten drugi, nawet gdyby chciał blokować, to mieszkańcy przyjdą do burmistrza, wójta i zażądają tych pieniędzy, więc na pewno na dłuższą metę będzie to nieopłacalne, więc na pewno wypłacą. Panie ministrze, na ten rok pieniądze są na 500+, chociaż tam mówi się, że trochę z tego LTE będzie mniej niż planowano, a na przyszły rok też będą? No tak, na przyszły rok też będą, bo tak naprawdę to my już znaleźliśmy pewne oszczędności, bo z LTE to jest 9 miliardów, a przypomnę, wydatek na dzieci to jest 17 miliardów, a więc my już znaleźliśmy 8 miliardów dodatkowych pieniędzy, więc na przyszły rok przy kolejnym systemie uszczelniania podatków te pieniądze powinny być. Panie ministrze, bardzo dziękuję za wizytę, za rozmowę. W tym wydaniu Polskiego Punktu gościem był pan minister Henryk Kowalczyk, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy jutro o 21:40. Jak zwykle rozpoczynamy. Teraz pozostaje mi państwu życzyć dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. Z Panem Bogiem.